Dzień dobry, dzień dobry. Test, test, test. Jeśli mogę prosić o potwierdzenie, będę bardzo wdzięczny. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, test, test, test. Piotr, słychać dobrze, dzięki, cześć Piotrze. Aleksander wspomina coś o zniekształconym. Cześć Maniek, witam serdecznie, dzień dobry. Okej, dzięki Aleksandrze. Jak się macie ten czwartkowy poranek? Mamy jeszcze 2-3 minutki do startu. Najważniejsze, Piotrze, super. Spróbujemy ogarnąć to w dniu dzisiejszym, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Za chwilę o nich będziemy sobie wszystkich spróbowali powiedzieć. Zobaczymy, czy podobnie jak w poniedziałek uda nam się coś tutaj o poranku zrobić. Ja myślę, że to jest, ja myślę, że ja nie widziałem ten spike nie tylko tutaj. Natomiast nie widziałem żadnego potwierdzenia. No akurat przygotowując się do naszego spotkania, spróbuję to w trakcie jeszcze sprawdzić. Natomiast to były raczej ceny niehandlowe. No to zaczynamy powoli, bo ta dziewiąta nam wybiła. 26 marca 2020 roku. Sesja w Londynie właśnie się rozpoczęła. Piotr się kłania z tej strony. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu, którego organizatorem jest Forex Club, partnerem Tikmil. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać ponownie. Przypominam o drobnej zmianie. W czwartki jest to, czy w dalszym ciągu pozostaje to godzina 9. W poniedziałki jest to godzina 10 rano. Zaczniemy od tego, co jest najważniejsze tak naprawdę w obecnych warunkach rynkowych, czyli od ostrzeżenia o ryzyku. Proszę pamiętać, że inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty. W związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. OK. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o nasze poniedziałkowe spotkanie, kwestia uaktualnień, no to generalnie rzecz biorąc, EDEK można powiedzieć, że poszedł jak po nicy, chociaż ja wspominałem o tym, że ja wytrzymałem tylko do pierwszego celu. Funt, którego uaktualnienie robiłem w dniu wczorajszym, no 340 pipsów dzienny przelot między maksem a minimum. Generalnie rzecz biorąc, akurat shorty dla mnie było trochę ciężej, natomiast z tymi longami tam walczyłem w dniu wczorajszym. Nawet nie wiem, czy to będzie chyba jakieś i tak czy tak jakieś podsumowanie zrobimy. To jest wczorajszy chyba dzień. Także ten funt, żeby nie było, że tu był funt, tu był funt, tu był funt, tu był funt, a tu buy limit jeden nie wszedł.
Także oczywiście to podsumowanie, tutaj Paweł Sworek z klubu delikatnie wrzucił mnie na minę, bo najpierw powiedział, że będzie, później mnie o tym poinformował, więc dzięki Pawle, jeśli jesteś i słyszysz, to będzie tam trzeba parę rzeczy pokombinować. Natomiast generalnie rzecz biorąc, na tyle, na ile będzie możliwości, to jak najbardziej pewnie, że pewne rzeczy będziemy próbowali podsumować w całości. Ropa nie dojechała do poziomów poniżej 20, o tym też będziemy sobie dzisiaj rozmawiali. Nikt z Was nie zwrócił, rozmawialiśmy o jenie i to od kilku dni o tajemniczym zachowaniu jena. Tak czekałem, czy ktoś może zwrócił uwagę na rzeczy, o których rozmawialiśmy, na jeszcze jedną rzecz. Ale cisza była. Może dzisiaj ktoś coś podpowie a propos jena. Australijczyk był też brany pod uwagę w dniu wczorajszym przeze mnie z perspektywy krótkich pozycji, głównie ze sprawą tego, gdzie cofnęliśmy się, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Dość istotne poziomy były testowane w dniu wczorajszym. Też będziemy sobie o tym dzisiaj mówili. Nikt nic na temat jena. Dobra, powoli startujemy w takim razie po kolei, żeby nam się tutaj pewne rzeczy nie rozmyły. Generalnie rzecz biorąc, mamy przez Senat przeszła pomoc, znaczy przegłosowana została pomoc związana, pakiet stymulacyjny, jeśli chodzi o koronawirusa, w wysokości 2 trylionów. W piątek House będzie potwierdzał to, a generalnie rzecz biorąc, prawdopodobnie bez żadnych problemów zostanie to przegłosowane. To jest rzecz pierwsza. I generalnie rzecz biorąc, wszystko, co w ostatnich dniach z perspektywy pakietu stymulacyjnego, wszystkich pakietów stymulacyjnych dookoła świata, informacje, które napływały, jak najbardziej miały szansę wpłynąć pozytywnie na kwestie związane z indeksami. Także jednym z wykresów w dniu dzisiejszym, które będziemy sobie sprawdzali, na pewno będą amerykańskie indeksy. Powiemy sobie troszkę na temat oczekiwań związanych w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o cotygodniowe wnioski o zasiłek. Ja już próbuję znaleźć. Jeden moment. Już próbuję znaleźć, jakie są przewidywania, bo rozpiętość co do oczekiwań, jeśli chodzi o dzisiejsze joblessy, jest spora. Jeden momencik, dajcie mi chwilę, ja spróbuję to znaleźć. Jeszcze sekundę. Bo to też nam, jest, już mam, bo to też nam pokaże tak naprawdę, że w dalszym ciągu, i taka jest według mnie prawda, w dalszym ciągu nie do końca jesteśmy w stanie ogarnąć skutki koronawirusa. I tutaj już spróbuję przytoczyć. Reuters oczekuje, że to będzie około 1 000 000 nowych wniosków. Bloomberg 1 640 000. Goldman 2 250 000. Bank of America 3 miliony. UBS 860 000, Morgan Stanley 3 400 000 i Citi, że to będzie aż 4 miliony. Według mnie, biorąc pod uwagę, oczywiście teraz tutaj delikatna kwestia związana ze spiskową teorią dziejów, według mnie będzie to mniej, tak? Znaczy jakby nie poznamy prawdziwego odczytu, o taka jest prawda, to chciałem powiedzieć, że prawdziwego odczytu nie poznamy. Natomiast gdyby jednak rzeczywiście na rynek napłynęła informacja, że to jest powiedzmy powyżej 1,5 miliona. Bardzo jestem ciekaw, jak się zachowa amerykański dolar. Natomiast generalnie rzecz biorąc, prawda jest taka, że w Europie
sytuacja nie jest wcale lepsza. W Stanach Zjednoczonych kwestia tych nowych przypadków rzeczywiście w zatrważającym tempie rośnie, ale nie zwalnia ani we Włoszech, ani w Hiszpanii. O tym sobie również będziemy w dniu dzisiejszym mówili. I zaczynamy od indeksów, ale zanim taka analiza, która pomoże nam w dniu dzisiejszym, ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na ten wykres, który tutaj widzimy, i na ten wykres, który tutaj widzimy. Zadanie domowe, bo to można, ja próbowałem znaleźć taki w całości, ale to myślę, że jak wygooglujecie, to tą lewą stronę, której tutaj odrobinę brakuje, znajdziecie bez problemu. Natomiast kwestia tego, w którym miejscu jesteśmy w chwili obecnej, a ja myślę, że tu, jeśli chodzi o lewą stronę i te wzrosty, to znajdziecie, pogooglujecie. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, myślę, że to będzie mniej więcej ten etap. No to zobaczmy, czy to jest ten etap. Także troszkę jeszcze ewentualnie przed nami. A zresztą ja podtrzymuję to, co powiedziałem w poniedziałek, to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, że to nie jest dołek według mnie jeszcze taki, o którym można mówić, ok, niżej już nie będzie. Czyli generalnie rzecz biorąc, to, o czym mówię, to my tutaj teraz pewnie jakieś tam kwestie w cudzysłowie podbitek, zresztą też to powtarzałem, że najagresywniejsze wzrosty mają miejsce na rynku niedźwiedzia, a z takimi w ciągu ostatnich dwóch dni mieliśmy do czynienia, chociaż końcówka sesji w dniu wczorajszym też Nasdaq był handlowany z mojej strony, z krótkiej strony rynku. No jakby troszkę kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy byków wylała. W każdym bądź razie, kończąc historię i przechodząc do dnia dzisiejszego, musimy sobie spojrzeć. Z perspektywy wyższego horyzontu czasowego najpierw, gdzie my jesteśmy. No i generalnie rzecz biorąc, jeśli rynek tutaj nie wróci w cenach zamknięcia powyżej 22 400, bazując na tym wykresie, z którego korzystamy, czyli jeśli rynkowi nie uda się wrócić i zamknąć powyżej tych tutaj minimów, z którymi mieliśmy do czynienia w lutym bodajże 2019 roku, jeśli się nie mylę, albo początek 2019, albo luty to jest 2019 roku, czyli generalnie rzecz biorąc, tu by trzeba było bardzo długim, dolnym cieniem doprowadzić do tego, że ta świeczka miesięczna wyglądałaby mniej więcej w ten sposób, jeśli chcielibyśmy to wizualizować. Tutaj mogłoby być teoretycznie zamknięcie, w związku z tym byłaby jeszcze szansa na podejście w kierunku 25 tysięcy. Ok. W kolejnych dniach, czy w ogóle biorąc pod uwagę kwiecień, a później to już byłaby kwestia tego, co na tym wykresie między 1928 a 1932 rokiem tutaj jest widoczne. Czyli my jesteśmy gdzieś w tej fazie, tu jeszcze tak jak wspomniałem, według mnie nie wykluczam próby podbicia. Oczywiście to będzie kwestia, no, może być szybciej niż to, co widzimy na tym wykresie, bo jeśli prezydent Trump wypuści swoje psy do różnego rodzaju stacji telewizyjnych i jeśli kolejny raz usłyszymy od Kudlowa czy sekretarza skarbu, że to jest dołek życia, żeby kupować w długim terminie, to te wzrosty tutaj mogą przyspieszyć. Tak to wygląda według mnie z perspektywy wykresu miesięcznego, a akurat 26 w dniu dzisiejszym sprzyja temu, żeby o wykresach miesięcznych rozmawiać. Z perspektywy wykresu tygodniowego, no to reakcja była, przyznaję szczerze, że mnie się wydawało, że z perspektywy wydarzeń w tym tygodniu,
że przetestujemy odrobinę niższe poziomy. Ja o tym też wspominałem bodajże w poniedziałek, że przetestujemy 50% tej strefy, która jest tutaj wyrysowana, tej ostatniej konsolidacji. Tu oczywiście kupa kasy, która na rynek się dostała, plus częściowa realizacja z shortów, tu na pewno tutaj miała miejsce, pozwoliła na kwestie związane z przetestowaniem złamanych tych bardzo istotnych poziomów. I jak widać tutaj kwestie związane z odrzuceniem mają miejsce. No i biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest czwartek, to jeszcze są dwa dni, w ramach których, jeśli rzeczywiście Fed tutaj przysiądzie, w ramach których powrót i zamknięcie powyżej tych 22 400 w ramach na przykład końca tygodnia i końca miesiąca, teoretycznie jak najbardziej może mieć miejsce. Natomiast bez dwóch zdań jest to w dalszym ciągu miejsce, w którym z perspektywy krótkich pozycji, schodząc na niższy horyzont czasowy, próbując to dopasować do wersji intraday, można podchodzić. Z perspektywy ewentualnie długich pozycji, no pierwszym miejscem, które z tego dłuższego horyzontu czasowego i biorąc pod uwagę poziomy, na których jesteśmy w chwili obecnej, to jest ten powrót powyżej minimów sprzed dwóch tygodni. Teraz mówimy o tych poziomach tutaj, 20 400. No i teraz z perspektywy kupujących, no to jest kwestia utrzymania tego poziomu. Z perspektywy sprzedających, to jest kwestia wybudowania w tym tygodniu górnego cienia, ale doprowadzenia do zamknięcia w tym stylu, czyli górny cień, strzał w kolano i ewentualny retest właśnie czy górnego ograniczenia, czyli tych minimów z tego tygodnia, albo nawet właśnie 50% ewentualnie tej strefy no i później z próbą obrony zgodnie z tym, co widzieliśmy na wykresie historycznym 28-32. I teraz to jest jeden scenariusz. Natomiast nie zdziwi mnie, jeśli kupujący będą bardzo aktywni w ramach obecnego odrzucenia z dnia wczorajszego, jeśli kupujący będą już aktywni właśnie w okolicach 20 400. Problem z perspektywy intraday, bo tu chodzi o zamknięcie tygodnia, problem będzie oczywiście z kwestią zmienności, czyli z kwestią dopasowania swojego wejścia z perspektywy intraday przy tego typu rozpiętości. Natomiast tak jak mówię, no, ta walka tutaj będzie wyglądała ciekawie i jeśli weźmiemy sobie te 20 400 pod uwagę, to tutaj przechodząc na wykres dzienny już w tej chwili, jeśli chodzi o DJ-a, to może nie samo to 20 400, ale mnie na przykład podoba się max, z którym mieliśmy do czynienia w poniedziałek bodajże, tak? Czwartek, środa, wtorek, poniedziałek. W tym wypadku wygląda to w ten sposób. No to zejdźmy na 30 minut i spróbujmy sobie jakiś scenariusz na sesję amerykańską wybudować, mając z tyłu głowy kwestie związane, jak spróbujemy połączyć te wszystkie kropki, tak? Ja dlatego o tym wspomniałem. Czyli mamy kwestię praktycznie przegłosowanego pakietu pomocowego, stymulacyjnego, tam dodatkowe głosowanie w piątek, ale to jest kwestia tylko, żeby ono się odbyło. Później chyba politycy, z tego co zdążyłem wyczytać o poranku, amerykańscy politycy wybierają się na miesiąc wolnego ze względu na koronawirusa, a więc tak czy inaczej pchną to głosowanie. I jeśli dzisiaj dodatkowo te joblessy, cotygodniowe wnioski o zasiłek, nie będą jakieś straszne, to zobaczcie, tam parę rzeczy nam się złoży w jedną całość i te wzrosty teoretycznie rzeczywiście mogłyby mieć miejsce. No ale jak podejść z perspektywy intraday w takim razie? I to jest kwestia, którą walczymy z perspektywy wykresu tygodniowego i tygodniowego, przepraszam, żeby domknąć powyżej, to jest te 20 400, a to jest ta kwestia maksów z poniedziałku i odrzucona. I teraz mnie osobiście bardziej podoba się ten poziom pod 20 tysiącami w okolicach, na bazie wykresu, z którego tutaj ja korzystam, 19 980, bo jak popatrzymy na lewą stronę, okay, to tutaj
Tutaj rynek reagował chyba trochę częściej niż na tych poziomach związanych z wykresem tygodniowym, natomiast biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo kwestię manipulacji, to być może, że będzie to kwestia zaproszenia sprzedających, tak? Bo tu byłaby wtedy na tej niebieskiej linii linia szyi, i ewentualnie ta głowa z ramionami mogłaby nas sprowadzić w okolice 19 tysięcy. Tego nie wykluczam, ale to myślę, że to na przyszły tydzień, gdyby dzisiaj i jutro ten górny cień i zamknięcie pod 2400 miało miejsce, tak? Ale tak to wyobrażam sobie kwestię manipulacji, właśnie zaproszenie sprzedających, czyli przełamanie tych 20400, dojazd do 19980 i stąd próba osiągnięcia wyższych poziomów. Tutaj tak naprawdę no, potrzebna byłaby kwestia związana, jeszcze jedna kwestia, tak, poza tą całą kasą, która i tak w dalszym ciągu twierdzę, że jest nakierowana, że jest źle nakierowana, więc nie odniesie takiego efektu, jaki generalnie rzecz biorąc powinna. W każdym bądź razie z perspektywy rynków finansowych mają kasę, więc pewnie będzie to wykorzystane. Plus kwestie związane z ewentualną manipulacją danych, plus gdybyśmy dostali chociaż 2-3-dniowy spadek, jeśli chodzi o nowe case'y, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to wszystko to mogłoby się złożyć w dość spory short squeeze. A w dniu wczorajszym, w momencie, kiedy te wzrosty były kontynuowane, po Twitterze już chodziły żarty, że w takim tempie to w przyszły wtorek będziemy mieli nowe maksy na indeksach, tak? Natomiast gdzieś tam na koniec sesji przyszło to takie lekkie otrzeźwienie. I teraz z perspektywy, czy możemy dostać informacje o tym, że ten przyrost jest mniejszy. No, generalnie rzecz biorąc, na pewno odczuwacie, jeśli monitorujecie, to na pewno odczuwacie, że mimo wszystko, jeśli chodzi o serwisy informacyjne, nie chciałbym powiedzieć, że to jest jakiś ban na informacje, no ale gdzieś tam trzeba się poszperać, przedostać, żeby na bieżąco te liczby dostawać, więc te informacje tak nie napływają jednym ciurkiem, a wyglądają słabo, tak? I tutaj na chwilę sobie na te informacje spojrzymy. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to w zatrważającym tempie mamy w tej chwili w totalu już 70 tysięcy, gdzie jeszcze niedawno Stany Zjednoczone były na tej liście znacznie, znacznie niżej. Jest to wynik czego? No i przepraszam, tutaj będę musiał poruszyć dość istotny temat. To jest kwestia tego, ile osób jest badanych i jak szybko są wyniki, tak? I bardzo łatwo to porównać z 40-milionowym narodem polskim i jak to wygląda u nas, tak? A no u nas przybywa tych case'ów malutko, ale to pytanie o ilość przebadanych osób i kwestie wyników, które otrzymujemy. I myślę, że na tym poprzestaniemy, jeśli chodzi o dyskusję na ten temat. Natomiast naprawdę niewiele lepiej poza, bo Stany Zjednoczone dobijają do Włoch i tak dalej, ale Europa, i w tym przypadku mówię o Włochy, Hiszpania, ale wcale nie lepiej wyglądają Niemcy czy Francuzi, którzy gdzieś tam dobijają, tak? Oczywiście Włochy i Hiszpania wyglądają słabo. Była chwila nadziei, jeśli chodzi o Włochy, i to zaraz pokażę. Była chwila nadziei, jeśli chodzi o Włochy, bo tam z dnia na dzień chyba mieliśmy 2 albo 3 dni, gdzie tych case'ów było mniej w stosunku do, mieliśmy tutaj pik w okolicach 20 chyba pierwszego, później mieliśmy 2 dni, gdzie ilość tych case'ów spadała, natomiast ponownie, próbując to przetłumaczyć z wykresu związanego z, nie wiem, z euro-dolarem, no to mamy trend wzrostowy, mamy korektę, no i nie wygląda na ten moment sytuacja najlepiej, bardzo podobnie zresztą. Przedstawia się to w Hiszpanii.
tu był tylko jeden dzień cichej nadziei, ok? A 5 dni temu, 4 dni temu mniejsza liczba, która była tak naprawdę, to była najmniejsza od 3 dni, tak? Bo tu mieliśmy trend wzrostowy później, no ale już kolejne 3 dni przekreśliły nadzieję. No i kwestia Stanów Zjednoczonych, o których wspomniałem wcześniej, osób badanych, jakby tych badań przybywa znacząco każdego dnia, w związku z tym tych case'ów w Stanach Zjednoczonych również będzie przybywało. To, na co zwraca się uwagę, to na to, że mamy już 1000 ofiar śmiertelnych w dość szybkim czasie. Tak to wygląda z perspektywy koronawirusa. Wracamy do indeksów. Dow Jonesa mamy rozpracowanego. Podsumowując DJ-a, na ten moment to, o co walczą kupujący, to utrzymanie na koniec tygodnia poziomów związanych z 20 400, a dobrze byłoby z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, tak jak wspomniałem, na koniec miesiąca dobrze byłoby domknąć powyżej 22 400, w związku z czym mówimy o 2000 punktów wyżej niż to, co jest w chwili obecnej bronione. A 10% raptem. Jeśli Kudlow kupi trochę, syn Trumpa dołoży, trochę sekretarz skarbu, no myślę, że są w stanie wyciągnąć te 10% i pewna manipulacja rynku może mieć miejsce. Z perspektywy wykresu tygodniowego jeszcze raz, 20-400 to jest ten klucz, o którym sobie rozmawialiśmy. A w związku z tym, z perspektywy kupujących, doprowadzenie do zamknięcia powyżej tych poziomów, natomiast intraday kupno pod 20 tysiącami, to o czym żeśmy sobie rozmawiali przed chwilą, z bardzo wąskim stop lossem i zaraz do tego wrócimy, teraz sprzedający gdzieś w okolicach wczorajszych maksów, a może w ramach hura optymizmu związanego z nie najgorszym odczytem, jeśli chodzi o joblessy, a może z potwierdzeniem przegłosowania 2 trylionów, 22 400, szybki powrót na 30 minut, czyli jeśli generalnie rzecz biorąc rzeczywiście plan z retestem 19980 miałby miejsce, to jakikolwiek na niskim horyzoncie czasowym, na 15, 5, układ z jakimś dolnym cieniem i powrotem pod ten, nad ten poziom, tak, mógłby z perspektywy intraday być tego typu rozwiązaniem. Tak jak wspomniałem, jeśli rynek będzie chciał sobie wyrysować coś, co mogłoby przypominać głowę z ramionami i nie zatrzyma się na 19980, to otwieramy przestrzeń w kierunku 19 tysięcy. Dlatego tak istotna jest kwestia dopasowania, czy próby, bo to ciężko powiedzieć dopasować idealnie, bo to będzie przepotężny problem, natomiast żeby nie dać się złapać z perspektywy tych, którzy wierzą we wzrost, żeby nie dać się tutaj złapać z jakąś pozycją, czy bez stop lossa, albo poczekam, przeczekam, bo ten 1000 punktów tutaj bardzo szybko będzie dostać po łapkach, tak, z perspektywy longów. Także tutaj zdecydowanie na to trzeba zwrócić uwagę. A jaka to strona była? Już momencik. Już, jasne, momencik. Już powinien być ten link, jest, jako odpowiedź na pytanie. Zresztą ja go mogę wrzucić też na czat i będziemy mieli w dwóch miejscach. Okej. Okay. O, coś nie tak. Przepraszam jeszcze raz. Jest, teraz jest właściwe. A tak to wygląda z perspektywy DJ-a. Rzućmy okiem w takim razie na szybko na Nasdaq.
Tutaj bardzo podobna kwestia z perspektywy próby powrotu i odrzucenia. Odrzucamy na poziomach, o których rozmawialiśmy, że teoretycznie jest to możliwe z perspektywy wykresu dziennego. Próbując walczyć ze zleceniami oczekującymi, tutaj można było przy pierwszym podejściu, można było stopami ewentualnie niestety dostać. Natomiast cały widz polegał na końcówce sesji, która według mnie wyglądała bardzo fajnie i z perspektywy średniego terminu tego typu domknięcie jakby z automatu sugerowało możliwość kontynuacji do spodu. Teraz musimy sobie ogarnąć, bo to już miało miejsce i biorąc pod uwagę, że te wydarzenia tutaj to było okolice 7550, a handlujemy 7350, czyli jakby te 200 punktów, to już jest historia i trzeba spróbować tego Nasdaqa ogarnąć na dzień dzisiejszy i na jutro i w zależności od podejścia, tak, czy bycze, czy niedźwiedzie, to w przypadku niedźwiedzia to według mnie kwestia obserwacji przestrzeni pomiędzy maksami, to akurat pewnie Ameryki tu nie odkryje, między tym, co miało miejsce we wtorek, wczorajsze maksy i to jest kwestia górnego swingu. Tak naprawdę to my tych wtorkowych maksów chyba jeszcze nie przetestowaliśmy. Delikatnie obniżymy tą zieloną linię. Tak jest, trochę nam brakło i ja zaraz to wytłumaczę, bo część z Was na pewno się już domyśla, że z perspektywy intraday to nic innego, to o czym Piotrek myśli, tylko poszukanie stopów azjatyckich i odrzucenie, tak? Natomiast w drugą stronę, do spodu, co my testujemy w tej chwili? No, testujemy dość istotny poziom, bo testujemy to, gdzie mamy jeszcze przestrzeń w przypadku Dow Jonesa, a mianowicie maksy z poniedziałku. To jest pierwsza rzecz, która jest dość istotna. No i druga rzecz, która jest dość istotna, to te dolne cienie z lewej strony, o których rozmawialiśmy sobie, jeśli się nie mylę, już w poniedziałek. To są znowu okolice zbliżone do 7000. To zobaczmy sobie, czy z perspektywy intraday mamy coś po drodze, na co warto zwrócić uwagę. I albo bronimy tych poniedziałkowych maksów, o czym żeśmy sobie przed chwilą powiedzieli, ok? Albo rynek, biorąc pod uwagę podwójny nadbity szczyt, zdecyduje się na powrót właśnie w okolice 7000 i prawdopodobnie tutaj na Nasdaqu jakby niczego innego lepszego prawdopodobnie nie będziemy w stanie wymyśleć, bo jak podwoimy, to idealnie 6960 nam tutaj wchodzi, tak? Czyli spodziewałbym się większej zmienności. To nie jest tak, że musimy koniecznie w którymś momencie wejść. I to by też wpisywało się w scenariusz z retestem poziomu poniżej 20 tysięcy na DJ-u prawdopodobnie. A więc tutaj uzbrojenie się w cierpliwość, bo my mamy tą dużą zmienność. Jak sobie punktów nie wybierzemy z wyższego horyzontu czasowego, to będziemy się z nimi ganiali i będą nas skosić na stopach, jeśli my będziemy próbowali podchodzić pod rynek, jakby w dalszym ciągu była niska zmienność. Także z perspektywy kupujących to uzbroiłbym się tutaj w cierpliwość, natomiast najbardziej agresywni kupujący mogą chcieć poczekać na otwarcie sesji za oceanem, mogą chcieć ewentualnie to, co mogą chcieć zobaczyć, to właśnie wystopowany rynek i na 15 minutach jakiś długi cień i pozytywny korpus wzrostowy, no i tutaj wyjście górą wiązałoby się z retestem 7578, czyli ewentualnie ten over-under. I to są poziomy, gdzie z perspektywy intraday w normalnych warunkach rynkowych ten over-under tutaj pewnie warto byłoby podchodzić i próbować tradować. Natomiast to, co ja wspomniałem z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, kwestia tego, jak my wyglądamy w dniu dzisiejszym i z perspektywy sprzedających,
i z perspektywy sprzedających, to jest maks azjatycki, a tył jest kwestia maksów z wtorku, czyli kwestia ewentualnego górnego swingu. W związku z czym wyobrażam sobie, że tu jest jakiś liquidity pool, a płynność, której rynek może poszukać, i wtedy, jeśli udałoby nam się zobaczyć okolice, bazując na tym wykresie 7580, 7600, dokładając do tego te dwa górne cienie z wczoraj, które zostały tutaj złamane, mamy tą naszą strefę propodażową, na którą warto byłoby zwrócić uwagę. I teraz z perspektywy ewentualnie risk reward, to albo tak zwane, w cudzysłowie, wejście na dwa razy, a mianowicie przy pierwszym podejściu ze stop lossem z 3-4 punkty nad tymi poziomami i z celem tutaj w jednym i w drugim przypadku, to będzie kwestia, że risk reward będzie po stronie sprzedających przy Nasdaqu. Natomiast w przypadku wyrzucenia, ewentualnie długi górny cień z odrzuceniem i zamknięciem pod żółtą belką ze stopem nad górnym cieniem, czyli coś bardzo podobnego. Do tego, co widzieliśmy na wykresie dziennym, czyli atak na jakiś istotny poziom, poszukanie stop lossów, zostawienie górnego cienia, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, prawdopodobnie tego typu podejście będzie znacznie bardziej skuteczniejsze niż próba czekania ze zleceniem w strefie. Ok, to indeksy, chyba że ktoś potrzebuje coś jeszcze, to indeksy, wydaje mi się, że mamy za sobą. Chyba że ktoś potrzebuje coś jeszcze, to chętnie dopowiem. Jeśli nie, to przechodzimy do rynku walutowego. Nie widzę przeciwwskazań, to jedziemy do rynku walutowego. OK. Etka rozpisaliśmy sobie w poniedziałek, no, powiedziałbym, że dość elegancko. Ja tylko przypomnę, żeby nie było, mnie wyrzucili z drugiej części pozycji na tym górnym cieniu, jak zaczęli zawracać. Pomyślałem sobie, że to chyba na tyle i że doły być może przetestujemy. No, nic takiego nie miało miejsca i to akurat był mój błąd. To też ciężko mówić o błędzie w ramach takiego rynku. No to w ramach podwojenia tej konsolidacji, ok, wygląda na to, że przetestujemy widać było, Piotr nam tutaj podpowiada, super. Jak ktoś widział takie rzeczy, to super sprawa, tak? No mnie wystraszyli i jakby muszę się do tego przyznać, bijąc się w piersi, że mnie wystraszyli. Rynek poszuka prawdopodobnie ze względu na ewentualnie podwojenie tej konsolidacji. Rynek poszuka wyższych poziomów, poszuka płynności w kierunku 1,970, 1,1020. Tak by to mnie osobiście wychodziło. Mamy tu zresztą cztery linie zielone, czyli cztery poziomy wynikające z wykresu dziennego. To biorąc, próbując to jakby scalić, to z perspektywy intraday to jest miejsce ewentualnie do próby poszukania krótkich pozycji ze stop lossem powyżej tej strefy. Natomiast z perspektywy średniego terminu, biorąc pod uwagę, że spodziewam się mimo wszystko 1,5 i trochę niżej, przynajmniej na ten moment, dopóki jesteśmy pod 1,10, 20 w cenach zamknięcia na wykresie dziennym, na przykład z perspektywy
średniego terminu. Gdzieś tam zacząłem tego etka powoli podbierać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast z perspektywy day tradingu, ja myślę, że możemy zobaczyć spike w kierunku pomarańczowej belki, w kierunku poziomów związanych z wykresem intraday. Znaczy sama belka wynika z dziennego, natomiast tutaj z perspektywy wykresu intraday parę rzeczy nam się ciekawie w możliwy scenariusz tutaj wpisze. Ze stopami na przykład z kulminacją po publikacji danych dotyczących cotygodniowych wniosków o zasiłek. W związku z tym tak wygląda według mnie kwestia etka z perspektywy intraday, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast to nie jest to moje nastawienie z perspektywy krótkiego rynku na ten moment nie zmienia faktu, że kupujący też będą mogli teoretycznie znaleźć coś dla siebie. I wróciłbym tutaj do tej pierwotnej konsolidacji. I wróciłbym tutaj do tej pierwotnej konsolidacji i popatrzyłbym na minima z dnia wczorajszego, jeśli chodzi o Europę i Nowy Jork, plus kolejne minima, jeśli chodzi o dwa dni temu minima w Nowym Jorku i 50% tej szerokiej konsolidacji, czyli teoretycznie cofnięcie w rejon albo 1,8 i tylko szukanie wczorajszych minimów, czyli na zasadzie cofnięcia i wzrostu, kontynuacji wzrostu, albo cofnięcia, podbicia, przepraszam. Okej. Czyli albo tylko te minima z Nowego Jorku w dniu wczorajszym, czyli tego typu cofnięcie, albo również te minima sprzed dwóch dni, tak żeby przetestować połowę tej konsolidacji, z którą mieliśmy do czynienia około 19, 20, 21 marca, czyli w tym wypadku mogłoby to wyglądać mniej więcej w ten sposób, jakieś podbicie, zejście i dopiero próba wzrostu. To z perspektywy tych, którzy ewentualnie są za tym, że EDEK będzie na wartości zyskiwał. Natomiast jakby po to wspomniałem między innymi o temacie koronawirusa również w Europie, Hiszpania, Włochy i tak dalej, bo generalnie rzecz biorąc Europejski Bank Centralny w ramach tych wszystkich pakietów stymulacyjnych, których w tej chwili ciężko byłoby wszystkie te nazwy naraz powtórzyć. W każdym bądź razie tam były swojego rodzaju limity, co można kupować, czego nie można kupować. W tej chwili Europejski Bank Centralny ściągnął wszystkie sobie te limity i praktycznie podobnie jak Fed może kupować, co tylko dusza zapragnie. Czyli jeszcze raz podsumowując z perspektywy Edka, okolice 9,70, 10,20, pomarańczowa belka, możliwe szukanie podaży z perspektywy intraday. To będzie też kwestia podwojenia wyjścia z tej oryginalnej konsolidacji. Z perspektywy kupujących albo okolice 7,90, 1,08, albo okolice zbliżone do 7,30, 7,20, połowa poprzedniej tej oryginalnej konsolidacji. Czy są pytania do Edka? No i co z tym jenem? Nikt nie powiedział ani w czwartek poprzedni, ani w poniedziałek ostatni, nikt nie wspomniał o czym w Japonii. To chyba z perspektywy koronawirusa i tak dalej. Bo ja przyznaję się, muszę się uderzyć w piersi, przyznaję się szczerze, że w czwartek poprzedni, jeśli chodzi o nasze spotkanie, Też mi gdzieś to umknęło. Ja wam nie podpowiem, będziecie musieli sobie zrobić zadanie domowe i ogarnąć temat. W każdym bądź razie, jeśli jesteśmy przy Japonii, to nagle w sytuacji, kiedy trochę przy całej tej tragedii, to jak spojrzymy troszeczkę z boku, jeśli będziemy potrafili spojrzeć troszkę z boku,
to wyraźnie widzimy to, o czym ja mówiłem, że czego ja się boję, tak, że w przypadku tej tragedii ludzkiej, z jaką mamy do czynienia, tak, że ta jednostka będzie na drugim miejscu, gospodarka, ekonomia na tym pierwszym miejscu. Jak spróbujemy obiektywnie, tak, bo różne są, zapewne różne, każdy z nas ma poglądy, ale gdyby udało się stanąć z boku i obiektywnie na to wszystko spojrzeć, poskładać te puzzle w jedną całość, to myślę, że do podobnych wniosków jesteśmy w stanie wszyscy dojść, tak? Ja mówię to w nawiązaniu do sytuacji związanej właśnie z Japonią, a mianowicie kwestia próby na siłę, jakby o tym też w poniedziałek rozmawialiśmy, o organizacji tych Igrzysk Olimpijskich, gdzie ja nie wiem, czy jeszcze przed naszymi spotkaniami, jeśli chodzi o live trading, czy ja nie wspominałem o tym, że nie będzie tej olimpiady. Natomiast nagle jakby przybyło case'ów, tak, w Tokio, jeśli chodzi o koronawirusa. No i to pokazuje, jak tak naprawdę jesteśmy jako społeczeństwo informowani. W każdym kraju wygląda to inaczej, natomiast to, że większość tego jest zaniżana, to według mnie nie podlega dyskusji. To jest jedna rzecz. I jeszcze kończąc temat Japonii, przed naszym spotkaniem pojawiła się również informacja, że jakby zagrożenie rozprzestrzeniania się w dalszym ciągu pozostaje w Japonii bardzo duże, natomiast jakby nie ma powodu do tego, żeby zmieniać politykę związaną z powrotem dzieci do szkół, tak? No to już wiadomo, że te dzieci prawdopodobnie, ten okres zostanie wydłużony, albo po prostu rodzice nie będą puszczać dzieci do szkoły i tak to wygląda. No a jen słabnący mógł być związany z budżetem, z końcówką roku fiskalnego w Japonii, tak? No, to już zadanie domowe odrobione. W każdym bądź razie w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy w poniedziałek, tutaj dolnymi cieniami, to ostatnie miejsce słabości, o którym rozmawiamy od ostatniego czasu, tymi dolnymi cieniami przez ostatnie 4 dni bronione, bo nawet w dniu wczorajszym, no powiedzmy, że to doji. Próba zejścia w dół i teraz, gdzie jest największe niebezpieczeństwo? No, największe niebezpieczeństwo to jest właśnie zamknięcie dnia pod tymi poziomami. I z perspektywy dolara z jenem myślę, że kwestia uzbrojenia się w cierpliwość, bo my żeśmy robili sobie, myślę, że zamknięcie tu nawet musiało być niżej, pod 110. My żeśmy robili sobie sondę i rozmawialiśmy o tym, ja próbowałem to wyrysowywać, zresztą ja tego nie usunąłem, to są potencjalne zasięgi, gdybyśmy wybili ten cały spadek, z którym mieliśmy do czynienia. Natomiast zwróciłem uwagę i tutaj jak żeśmy sobie dyskutowali, tutaj wspominaliście 112, cofnięcie do 110, góra 115, co niektórzy tutaj, mnie osobiście chodzi o 120 czy 122. Generalnie rzecz biorąc, sytuacja za chwilę może odwrócić się o 180 stopni i tak jak mówię, no jeśli doszłoby do powrotu pod 110, no to z automatu jakby otworzymy sobie drogę do kolejnego miejsca słabości w tym wypadku co by to było? Czekam na odpowiedzi. Usunę to, co jest narysowane, żeby było bardziej przejrzyście i zobaczymy, kto i jak odrobił zadanie domowe. Jeśli zejdziemy pod 110, co możemy otworzyć? Jaką drogę, dokąd i dlaczego? Jeszcze proszę podać mi dzień, bo to jest wykres dzienny. Spadek ok, tylko do którego poziomu? Co będzie, co teoretycznie może być brane pod uwagę wtedy, gdzie szybko moglibyśmy ewentualnie dojechać? Chyba nawet niżej trochę mi wychodzi. Dobra, bo czas nam ucieka. Nie wiem, nie wszyscy się obudzili, czy jak? Ostatnie miejsce słabości mamy w okolicach 107,50, 107,60 i prawdopodobnie w powiązaniu z
podstawą tej świecy, która tutaj pewne rzeczy nam wybijała, to to byłby zakres między 107, 70 a 107, 107,80, 107,50, biorąc pod uwagę ostatnie miejsce słabości, które tak naprawdę okay, nie było testowane. No i to byłaby wtedy na dolarze z jenem ostatnia deska ratunku. A kwestia dość istotna, gdzie będziemy dzisiaj na koniec dnia albo gdzie będziemy na koniec tygodnia, bo otwarcie tygodnia, my w tym tygodniu niewiele zrobiliśmy na dolarze z jenem. Okay? Próbowaliśmy utrzymywać się powyżej poziomu związanego z otwarciem tygodnia, no dzisiaj jest to zjazd. Być może, że będzie to kolejny dolny cień, okay? Na to warto zwrócić uwagę, o tym warto pamiętać, ale myślę, że tutaj rozstrzygnięcia dostaniemy w czasie sesji w Nowym Jorku. Troszkę ta kwestia związana z tymi cotygodniowymi wnioskami zasiłek została podpompowana przez rynek, więc są jakieś tam oczekiwania. Każdy by chciał zobaczyć, ja 2 miliony, jeez, okej, okay, spustoszenie. Może się okazać, że tak będzie, natomiast tak jak mówię, według mnie ten odczyt i tak nie będzie do końca prawdziwy. Tak bym to widział. Natomiast te 107,50, 107,80, jeśli sobie obraz na wykresie podreperujemy, to będzie widać, skąd, biorąc pod uwagę lewą stronę rynku, ok, to miejsce słabości. Być może wtedy dopiero znacznie, znacznie wyższe poziomy. No ale wtedy będzie trzeba to będzie naprawdę ostatnia deska ratunku, którą będzie trzeba utrzymać. W związku z tym zejdźmy sobie na niższy horyzont czasowy. Zejdźmy sobie na godzinę. I o ile. Zejdźmy sobie na godzinę i zróbmy. Ten sposób. No przecież przełączyłem na godzinę. Dobra, mniejsza z tym. Już jasne wszystko. OK. Większość, jeśli chodzi o intraday, została zrobiona podczas sesji azjatyckiej, natomiast podaż związana z tym cofnięciem, tak naprawdę według mnie znajduje się gdzieś tutaj w okolicach 111,30. Biorąc pod uwagę co testujemy w chwili obecnej, zieloną belkę, czyli potencjalny popyt z dziennego, to nie zdziwiłbym się, gdybyśmy ewentualnie swojego rodzaju podbicie zobaczyli na dolarze z jenem. I teraz spróbujemy sobie wyrysować, jakby ono mogło wyglądać. Widzimy, jak wyglądały ruchy tutaj wewnątrz, tak? Prawie wszystkie są jednakowe. W związku z tym nie zdziwiłbym się, gdybyśmy tutaj spróbowali przetestować 109,80, ok? I tego typu podbicie, retest od spodu przełamanej linii plus potencjalna podaż w tym miejscu, ok? Widzimy, że z tych poziomów mamy tutaj również zieloną linię z perspektywy wykresu dziennego. W związku z tym być może, że stopy, jeśli chodzi o belkę, dolny cień, tak jak to miało miejsce na początku tygodnia, próba ataku na wyższe poziomy w okolicach fixingu, bo bardzo, bardzo ciekawie dolar z jenem na londyńskim fixingu w ostatnich dniach się zachowywał. Przepraszam, znowu zadanie domowe, sprawdzić ostatnią godzinę przed fixingiem w Londynie, jak to wyglądało. I ewentualnie z tych poziomów z perspektywy intraday można byłoby próbować szukać z pierwszym celem znowu w okolicach 109,80, no i ewentualnie w zależności od wydarzeń, będąc już w rynku i gdyby rzeczywiście ten scenariusz był tak rysowany, popracowanie ze stop lossem i z drugą częścią pozycji w kierunku 107,70
107,50. Z perspektywy longów, myślę, że dolny cień na koniec dnia, zamknięcie tutaj wewnątrz, co by sugerowało nowe maksy, tak? Pamiętamy, że jeśli mamy linię, ok, przełamanie z szybkim powrotem sugeruje, że ostatnie maksy mają szansę zostać wybite, tak? To żeśmy wielokrotnie na ten temat rozmawiali. Czyli longi są na standby'u, a shorty przy jakimś takim znaczącym podbiciu w rejon 111,30 mogłyby myśleć o delikatnej próbie podejścia, zwłaszcza że dystans między otwarciem a stop lossem nie będzie jakoś znaczący. Punkt. Czy ktoś spodziewa się jakiegoś ruchu ze strony angielskiego banku centralnego w dniu dzisiejszym? Czy ktoś wiedział, że dzisiaj jest Bank of England? Cisza na sali. Ok, było bardzo blisko w dniu wczorajszym, a nie wykluczam, że zobaczymy spike w dniu dzisiejszym w kierunku poziomów, które mamy wyznaczone z perspektywy intraday, w kierunku 20-20-20-30 i stąd ewentualna próba podejścia pod krótkie pozycje, okay? Albo znacznie, znacznie więcej i w tym wypadku spadek baza, spadek, całkowity powrót, to o czym żeśmy rozmawiali, rejon 22, 22, 50, 24, 20. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała sytuacja na funcie. No, w dniu wczorajszym trochę z tym funtem się poganiałem, ale zgodnie z tym, o czym żeśmy rozmawiali, obserwowałem w dniu wczorajszym i maksy z wtorku i otwarcie tygodnia. Zwłaszcza przy otwarciu tygodnia była to kwestia też taki w cudzysłowie szybkiego podejścia, próby gdzieś tam wyskalpowania tego, co się da wyskalpować. I ten jeden funt. Tak jest. Ten funt z okolic maksów był na minusie, więc no też żeby było, że nie tylko same plusy. Czyli ten na tych maksach wtorkowych, kiedy była próba pierwsza podejścia moja, znacznie lepiej poszła próba przy poziomach związanych z otwarciem tygodnia. W związku z czym nie zdziwi mnie kwestia próby znacznie wyższego podejścia na funcie. Popatrzmy z perspektywy intraday, jakby na co należy zwrócić uwagę, bo wiemy z wyższego horyzontu czasowego poziomy mamy ogarnięte, tak? A jeszcze nawet wczoraj wieczorem chyba tą podaż tutaj wykorzystałem i zaraz na koniec dnia jakoś tak to też handlowałem. Dzisiaj ta podaż została wybita. A bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała sytuacja w okolicach wczorajszych maksów, bo biorąc pod uwagę to, gdzie jesteśmy w chwili obecnej, to, że zostaną wybite, to chyba nie podlega dyskusji. Natomiast pytanie, co dalej, bo ja tu widzę przed Bank of England dwa możliwe scenariusze. Które sobie szybko omówimy, a mianowicie kwestia. Jeśli Bank of England, bo to może być nawet przed Bank of England, tak? Ale jeśli rzeczywiście. Musimy sobie tutaj jeszcze zrobić jedną linię, przepraszam. Ok. Jeśli rzeczywiście to będzie kwestia tylko poszukania stop lossów, atak na 20, 20, 20, 40, no generalnie rzecz biorąc cały ten max z 18 marca, to jeśli w tym kierunku będziemy jechali, ale na przykład na 15 minutach, na 5 minutach, cokolwiek w momencie, kiedy zacznie dochodzić do wybijania tych wczorajszych maxów, jakikolwiek górny cień i domknięcie pod maksami z dnia wczorajszego, okay, mogłoby być takim ewentualnie konserwatywnym rozwiązaniem
ze stopem nad maksami. Pierwszy cel, skoro to byłyby stopy do góry, no to pierwszym celem byłyby gdzieś stopy do spodu, czyli ta największa świeczka w dniu dzisiejszym. Mówimy tutaj o powrocie w rejon 1.18. Natomiast mnie nie zdziwiłoby dokończenie biznesu w rejonie otwarcia tygodnia. Większość powinna wiedzieć, o czym mówię, jeśli chodzi o dokończenie biznesu, a jeśli nie, to zapraszam do archiwum na kanale Forex Klubu na YouTubie i tam z 5 czy 6 nagrań weekendowych dotyczących swing tradingu i tutaj to dokończenie biznesu i powrót w rejon 16,80 teoretycznie na funcie mogłoby mieć miejsce. Z perspektywy ewentualnie kupujących, nie wiem, czy nie trzeba podejść do całości jako do swojego rodzaju konsolidacji, no i jesteśmy w okolicach maksów tej konsolidacji. Teraz jeśli jakiekolwiek górne cienie, to scenariusz propodażowy, natomiast w momencie, gdyby udało się wyjść i utrzymać powyżej maksów z dnia wczorajszego, to mogłoby być teoretycznie rozwiązanie podkupujących z perspektywy tego ostatniego intradayowego miejsca słabości i gdyby tutaj rynek zrobił, no powiedzmy, coś takiego w tym momencie, okay, to powrót do tej strefy mógłby być teoretycznie powrotem do potencjalnego miejsca kupna, tak? Bo to byłoby to ostatnie miejsce tutaj słabości, ale chcielibyśmy zobaczyć wybicie znaczące, nie takie, z którym mamy do czynienia na dolarze z jenem, gdzie tam próba obrony dolnymi cieniami, natomiast wygląda to wszystko na ten moment słabo, mówię o wykresie dziennym, jeśli chodzi o dolara z jenem. Czy są pytania do funta? To jedna i druga strona, zresztą zawsze próbuję w ten sposób tłumaczyć. Tak jak mówię, no, na funcie ok, możemy mieć ruchy w okolicach Bank of England, cała reszta pół godziny później w okolicach publikacji danych dotyczących joblessów. A myślę, że to sesja w Nowym Jorku dzisiaj będzie aktywna. Widzimy, że jeśli chodzi o Europę, to w miarę spokojnie na ten moment. Ktoś wczoraj z tym eurofuntem się zmagał? Żółta belka, o tym rozmawialiśmy. Nadbicie tygodniowego 9,220 powyżej stopy. Ktoś coś pracował? Słabo, słabo poszło. No zdarza, nie możemy, nie da się mieć wszystkich udanych transakcji. Niestety nie da się. Australijczyk był też dobry i myślę, że jest do obserwacji w dniu dzisiejszym. Z perspektywy tego, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o wyższy horyzont czasowy, to o czym wspomniałem dzisiaj na początku. Znowu kwestia uzbrojenia się w cierpliwość, kwestia, żeby zobaczyć, gdzie my będziemy po. Bo generalnie rzecz biorąc, oczywiście głównym driverem, to co napędza rynek w tej chwili, to są kwestie związane z koronawirusem i tak dalej. Natomiast akurat właśnie te dane, na które rynek czeka, no są związane po części z koronawirusem, dlatego te dane według mnie mają szansę mieć dość spore znaczenie i spory wpływ na rynek w dniu dzisiejszym i stąd według mnie kwestie związane z tym, że tak ten temat jest podpompowany właśnie przez media, tak? Bo rozpiętość, jeśli chodzi o oczekiwania, widzicie, Reuters 1 000 000, a któryś z banków 4 miliony, więc ta rozpiętość jest przepotężna. Ta rozpiętość jest przepotężna. Australijczyk zaatakował psychologiczny poziom 60. To jest również poziom przełamany, który był wsparciem. Długi górny cień. Oczywiście sytuacja na chwilę obecną jest taka, że dolar traci na wartości ogólnie na rynku, bo traci z euro, traci z funtem, traci z jenem.
Ja póki co jeszcze jestem lekko pozytywnie nastawiony. W krótkim terminie zobaczymy. Tak jak mówię, w przypadku Edka wyjście i zamknięcie powyżej 10-20 na dziennym, no byłoby takim pstryczkiem w nos dla mnie od rynku. Zobaczymy. A ropa. Tutaj nam niestety brakło do realizacji scenariusza, o którym żeśmy sobie rozmawiali podczas poniedziałkowego spotkania. Co jest istotne, że te rzeczy, które wyrysowaliśmy, czyli lukę, później jak poruszaliśmy się po luce, jakie zasięgi, potem jak przełamaliśmy konsolidację po luce, wszystko nam się tutaj pozgadzało. Jedyny problem w tym, że w poniedziałek ja wspominałem o tym, że zejście, taki spike w kierunku 19,80 na przykład, tak, mógłby być pod longi, natomiast minimum poniedziałek było 20,44, czyli znacząco odbiegało od tego, na co ja czekałem. Dojechaliśmy szczęśliwie do końca. Czy są jakieś pytania? Dolar z jenem, póki co pierwsza część planu jest realizowana. Zobaczymy, czy się zatrzymają w okolicach 109,80. Nie ma pytań. To ode mnie tyle. Jeśli będzie się coś działo, to tak jak w ostatnim czasie w ramach tych naszych live spotkań, ostatni czwartek, teraz poniedziałek, dzisiaj czwartek, jeśli będzie coś do uaktualnienia, to oczywiście w ramach Forex Flashu rzeczy, o których rozmawialiśmy, zostaną zaktualizowane, tak żebyśmy byli w miarę na bieżąco. I tyle. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za czas. Dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło i nie dajcie się na rynku złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć. Dzięki Jadwiga, wielkie dzięki, trzymajcie się. Piotr, dzięki. Miłego dnia, hej.